Witajcie w pierwszym odcinku z Randonautiki. Miejsce, w które się dzisiaj udamy, nie jest przypadkowe. Będzie to dawny, opuszczony poligon, o którym krąży legenda, że dzieją się tutaj rzeczy nadprzyrodzone i mało kto zapuszcza się w to miejsce samemu. Zdarzenia, które dzisiaj zobaczycie, wydarzyły się naprawdę. Dotarłem na miejsce, jestem dokładnie w samym środku poligonu i tutaj zaczniemy naszą przygodę z Randonautiką. Mój ekran telefonu wraz z mapą, gdzie Randonautika będzie nas prowadzić, będziecie widzieć dokładnie tutaj. Jestem tutaj sam i mam nadzieję, że nic się nie stanie, chociaż nigdy nie wiadomo. Skupimy się dzisiaj na anomaliach i atraktorach. Anomalie są to miejsca, można powiedzieć, demoniczne, które skupiają negatywną energię, a atraktory miejsca, które podobno są nawiedzone, gdzie można spotkać duchy i różnego rodzaju zjawy. Wyszukujemy, słuchajcie, pierwszą lokację. Ja już wysłałem naszą lokalizację do Randonautiki i pierwszą lokację, jaką wybierzemy, to będzie anomalia. Aplikacja właśnie wyszukała nam pierwszą lokalizację, która znajduje się dokładnie o nas 3 minuty autem, a jeśli zaznaczymy opcję pójścia tam pieszo, to jest 5 minut, więc mamy pierwszą lokalizację i właśnie tam się udajemy. Okej, każe nam, słuchajcie, iść dokładnie w prawo i potem cały czas prosto. Zobaczcie, przez co mnie ta aplikacja kieruje. I czego się nie robi, słuchajcie, dla YouTube'a. Zbliżamy się, słuchajcie, do pierwszej lokalizacji, która znajduje się dokładnie przed nami. Dokładnie 100 metrów od naszej pierwszej lokalizacji z Randonautiki mój telefon zaczął strasznie wibrować. Teoretycznie Google Maps chce zmienić trasę dotarcia do tego miejsca, ale jest to mega dziwne, ponieważ przeważnie telefon wibruje raz, by zakomunikować nam, że chce zmienić trasę, a aktualnie telefon cały czas wibruje, słuchajcie. No jest to troszkę dziwne i nie powiem, mam lekkiego stracha. Tak czy inaczej jesteśmy już przy pierwszej lokalizacji, więc chodźmy i sprawdźmy, co tam znajdziemy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jesteśmy już na pierwszej lokalizacji, którą wyznaczyła nam Randonautika. Przede mną widzę opuszczony budynek, jest to prawdopodobnie bunkier. Musimy chyba do niego wejść, do środka, no bo tak czy inaczej trzeba sprawdzić, dlaczego nas akurat tutaj przywiało. Widzę, że jest tylko jedno wejście i takie malutkie okienko, które widzimy dokładnie tutaj. Na ten budynek możemy również wejść od góry, więc może najpierw sprawdźmy, co jest w środku. Powiem wam, że teraz żałuję, że przyszedłem tutaj samemu, bo naprawdę w takich miejscach nigdy nie wiemy, co na nas może czekać. W środku nic szczególnego nie znalazłem, ale według aplikacji to tutaj właśnie dzieją się jakieś takie rzeczy, powiedzmy, ponadludzkie, nawiedzone i straszne. Cały bunkier jest czarny, ściany oraz sufit są pokryte czarnym kolorem. Jest to prawdopodobnie wynikiem pożaru, który kiedyś tutaj musiał być. Ciężko powiedzieć, dlaczego aplikacja wyszukała nam ten oto bunkier na naszą pierwszą lokalizację. Wybrałem się jeszcze na spacer wokół tego bunkra i słuchajcie, znalazłem ruiny. Ruiny, które tak naprawdę nie wiem, co tutaj stało. Może jakiś mały domek, ale mimo wszystko wygląda to mega dziwnie. Jest to tak naprawdę na skraju punktu, który wybrała nam nasza Randonautika. Możliwe, że ktoś kiedyś tutaj zginął lub stało się coś tragicznego. Wracając do naszego bunkra, nic specjalnego tam nie znalazłem. Była masa śmieci, masa graffiti. Prawdopodobnie to miejsce odwiedza tutejsza młodzież i po prostu to miejsce zaśmiecają. Muszę jednak przyznać, że w środku tego bunkra naprawdę czułem się nieswojo i czułem się, jakby coś mnie obserwowało. Możliwe, że to miejsce trzeba odwiedzić w nocy, kiedy po prostu jest ciemno, kiedy tak naprawdę większość zdarzeń paranormalnych ma miejsce. Więc jeśli zostawicie dużo polubień i dużo komentarzy, przyjdę tutaj w nocy i sprawdzę, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Aplikacja właśnie wyszukała nam drugą lokalizację, drugi punkt na mapie. Jest dokładnie ode mnie 8 minut drogi. Wyszukała nam trasę jakimiś ścieżkami, jakimiś w ogóle dziwnymi drogami. Wydaje mi się, że po prostu pójdę przez las, będzie najszybciej i oszczędzę troszkę czasu. Idziemy teraz jeszcze ścieżką, która jest tutaj dobrze wydeptana, ale już za chwilkę skręcimy w prawo i przejdziemy na skos przez ten las, by dotrzeć do naszego drugiego miejsca jak najszybciej. Powiem wam, że już teraz nie wiem, jakby to wyglądało, kiedy nagrywałbym to w nocy. Ten moment z Google Maps, kiedy telefon mi cały czas wibrował i to takie dziwne uczucie w środku tego bunkra, naprawdę mroziło krew w żyłach. Zboczyliśmy z trasy i przedzieramy się teraz przez taki rzadki lasek i teraz tak naprawdę powinniśmy przejść przez tą polanę i iść cały czas prosto, kierować się naprzód
i powinniśmy dotrzeć do naszego drugiego miejsca wybranego przez Randonautikę. Teren drastycznie się pogorszył, już nie ma ścieżek tutaj, gdzie jesteśmy. Aplikacja kieruje nas przez tak naprawdę dziki las. Jest tu pełno połamanych gałęzi drzew i myślę, że będzie troszkę ciężko się tam dostać. Ale może to oznacza, że naprawdę ten punkt będzie mega ciekawy. Nastąpiło, słuchajcie, coś dziwnego, ponieważ cały czas Google Maps prowadził mnie do tego punktu, który wyznaczyła Randonautika, a nagle uznał, że zgubił trasę i już nas nie poprowadzi do tego miejsca, więc nie wiem, czy mam się bać, czy to jest już coś normalnego, ale no troszkę to dziwne, że akurat tutaj wywala nam trasę. Dochodzimy praktycznie do miejsca i już tutaj w okolicy znalazłem jakieś dziwne opakowanie po lekach i do tego obok tutaj leży, słuchajcie, stara wkładka do buta, która wygląda naprawdę mega strasznie, mega staro. Słuchajcie, doszliśmy do naszej drugiej lokalizacji z Randonautiki. Aplikacja doprowadziła nas do jakiejś dziury w ziemi. Wygląda to, jakby to było dosyć świeże. Zobaczcie sami, ktoś tutaj wykopał gigantyczną dziurę i przykrył patykami. Wygląda to trochę jak jakiś grób. Mam nadzieję, że to nie jest żaden grób. Może ktoś po prostu sobie szykował miejsce do spania na zimę czy coś, nie mam pojęcia, ale no mimo wszystko jest to naprawdę dziwne. Dziwne o tyle, że tego miejsca naprawdę nigdzie nie znajdziecie na mapie oznaczonego. Jest to po prostu wykopana dziura w ziemi. Nie wiem, jak długo ona tutaj, słuchajcie, jest, ale serio, nie wiem, to jest dziwne. Dobra, teraz jak najszybciej się stąd, słuchajcie, musimy wydostać. Przyszła pora na nasz ostatni punkt Randonautiki. Jest, słuchajcie, coś dziwnego. Ona nam wyszukała kolejne miejsce dosłownie 150 metrów stąd. 150 metrów stąd. Ej, to jest dziwne, ponieważ przeważnie Randonautika wyszukuje nam obiekty tak naprawdę oddalone, no nie wiem, o 10 minut drogi, czasami troszkę więcej, a teraz jak jestem tutaj przy tej dziwnej dziurze, ona wyszukuje miejsce dosłownie obok niej. A teraz to już w ogóle, słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć, zobaczcie, co tu leży. To jest stary but, cały obrośnięty mchem. Tutaj obok leży kolejny. Wygląda na taki właśnie z czasów wojny, a tak jak mówię, ten poligon był używany w czasach wojny jako poligon, na którym, słuchajcie, testowano różnego rodzaju ładunki wybuchowe. Tutaj mamy jeszcze jeden but. No, mam wrażenie, że w tym miejscu, gdzie się znajduję, leży tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które po prostu ktoś kiedyś używał, czyli buty, jakieś wkładki do butów, butelki takie stare. Zupełnie inne rzeczy możemy tutaj znaleźć niż w tamtej części poligonu. Widać tutaj, że ktoś tutaj kiedyś żył i coś tutaj się działo. Problem jest też taki, że mimo że zaraz będziemy na miejscu, zaczyna mi padać telefon, więc mam nadzieję, że jakoś się stąd wydostanę bez baterii. Dotarłem, słuchajcie, do ostatniego miejsca, które wskazała nam Randonautika. Na tą chwilę nic tutaj specjalnego nie widzę. Może się po prostu przejdę po okolicy i zobaczę. Nie wiem, czy widzicie, ale tam przy drzewie leży coś czerwonego. Nie, to nie jest ani śmieć, ani żadna butelka. Ale coś tam, słuchajcie, leży i zaraz zobaczymy, co to jest. Czy wy to widzicie? Co to jest? Maska diabła, która tutaj leży. Dokładnie obok punktu, który wyznaczyła nam Randonautika. Dokładnie obok coś takiego leży. Nie wiem jak wy, ale ja się stąd zawijam. Jeszcze tutaj przed tym drzewem, gdzie leży maska, jest taki wielki nakop, nasyp, który wygląda po prostu jak jakiś grób. Dziwne jest jeszcze to, że tamten punkt, który nam wyszukała, czyli ten taki dół w ziemi, był dosłownie kilka metrów od tego kolejnego punktu, czyli od tej maski diabła. Dobra, teraz jak najszybciej się stąd, słuchajcie, musimy wydostać. Mówię wam, nie chcę tutaj spędzić ani minuty dłużej w tym lesie. Słuchajcie, takiego stracha, jak mam teraz, to dawno nie miałem. Na początku nie wierzyłem, że ta aplikacja coś może nam naprawdę takiego dziwnego wskazać. Ale po tym, co zobaczyłem dzisiaj, to mi wystarczy. Okej, więc wypadałoby chyba się jakoś pożegnać. W tym miejscu kończymy naszą dzisiejszą przygodę. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba, dzwoneczek, napisz komentarz. Jeśli zbierzemy dużo łapek w górę, prawdopodobnie nagram dla was jeszcze jakiś inny odcinek z Randonautiki. Może będzie jakaś cała seria.
Tak jak wam mówiłem, mi na dzisiaj wrażeń wystarczy i myślę, że długo, długo nie wrócę jeszcze tutaj do tego miejsca. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem.